Siemano, poniedziałek 7:30 rano, właśnie jadę do fizjoterapeuty Bartka Garbaciaka. Ze mną Vox FM, dobra muza. U mnie jest odcinek lędziowy, który wystąpił po martwym ciągu. Tutaj zobaczcie klip. Generalnie nie wygląda to za ciekawie, jak widzieliście, zahaczyłem palcem o skarpetkę, puściły jeszcze bardziej plecy niż były puszczone, czyli masakra. No i trochę lipa, bo za 2 tygodnie akademickie mistrzostwa Polski, na których chciałem startować. I chyba nie wystartuję, zobaczymy co fizjo powie. Za 600 metrów zjedź w prawo. Żadne rolowania, żadne rozciągania, aktywacje, nic nie pomagało. Wczoraj byłem też na szkoleniu w Warszawie ze Steve'em Maxwellem z Mobility and Conditioning. No i tam trochę mi próbował pomóc różnymi technikami. Pytał się, jak mnie boli, ale no niestety nic nie pomogło. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś dyskopatia lub coś poważniejszego. Zobaczymy. Oczywiście pamiętaj o zostawieniu lajka, suba, o mediach społecznościowych. To naprawdę pozwoli nam się rozwijać. Ale już po wizycie jeszcze mam odbite tutaj od łóżka. No generalnie wynika z tego wszystkiego, że nie ma dyskopatii. Bartek mówił, że raczej nie ma szans, żeby się zrobiła dyskopatia przy takim jednym powtórzeniu, jeżeli coś tam się już dźwiga. Są takie przypadki, ale są to rzadkie przypadki. No porozluźnialiśmy dużo rzeczy, głównie praca na odcinku lędźwiowym, trochę pośladów, jakieś trakcje, manipulacje kręgosłupa. No i faktycznie czuję się lepiej. No, przede wszystkim przy przeproście, przy mostku, generalnie przy wyciskaniu leżąc, no napierdzielało niemiłosiernie, już teraz nie czuję, tylko w pochyleniu minimalnie, ale taki minimalny ból. Możliwe, że stan zapalny jeszcze tam jakiś siedzi. 1-2 dni, mam nadzieję, że już będę zdrów. Jak coś, to jeszcze będziemy działać z fizjo. Jakieś 3 dni po kontuzji przestałem liczyć kalorie i sobie odpuściłem redukcję, ponieważ no uznałem, że to już nie ma sensu za bardzo, trzeba się zregenerować, a raczej podczas kontuzji ciało, mając stan zapalny w danym miejscu, jeszcze będąc w deficycie kalorycznym, ciężko będzie miało wrócić do homeostazy, dlatego na początku oczywiście team zero leptyny, 5000 kalorii wlatywało o tak i nie czułem sytości. Teraz już mamy jakieś 10 dni od kontuzji, no coś takiego. No i już się jestem w stanie opanować. Dalej nie liczę kalorii, jem na oko, ale jestem pewny, że nabijam tam sensowną dawkę białka i resztę makroskładników. Bardziej jem niskotłuszczowo. Korzystam z węgli, wpada około 3000 kalorii dziennie, 3500 nawet. Ale już tam nie lata, powiedzmy po 4500. No pierwszy tydzień to leciało minimum 4 codziennie. Tutaj mamy przykładowy posiłek, kasza, polędwiczki z kurczaka, jakieś warzywa strączkowe. No, ugotowałem sobie wczoraj taką dużą porcję na 2 dni. Dlatego na śniadanie jakieś, wiadomo, kromeczki, serek, szyneczka. Proste rzeczy, ale raczej takie smaczne. Jakieś tam masełko orzechowe z dżemem na chleb też sobie czasem pozwolę. Mieszanki orzechów. No i oczywiście, żeby nie dostać pierdolce, jakieś lody. Oczywiście raz dziennie zwykle coś tam sobie delikatnie powiem, więc tak to wygląda. A jeżeli chodzi o moją redukcję, to byłem już w dosyć głębokiej redukcji, bo tam było jakieś 700-800 kalorii deficytu. Już miałem 76,5 kg, aktualnie dzisiaj na ważeniu 3 kg więcej, przy jedzeniu prawie 4000 codziennie, więc dużo nie weszło. Dobrze, jestem uwrażliwiony na te wszystkie kalorie. No i raczej się nabijam niż zalewam. Coś tam, wiadomo, podlało pod skórą, ale jest nadal fajna dosyć forma. No i co, już wtedy korzystałem z takich śmiesznych przepisów, żeby się nażreć ma ilości kalorii, także chętnie podeślę
nagram wam jakieś przepisy. Myślę, że spoko seria będzie, bo teraz jest lato. Wiosna jeszcze jest. Lato nadchodzi, myślę, że przyda się wam parę przepisów. Dobra, ale przydałoby się podsumować jakoś wizytę u fizjo, co się stało. Także razem z trenerem, tutaj macie Instagram, zdecydowaliśmy, że odpuszczamy Akademickie Mistrzostwa Polski. Celowa miała być to kategoria 74 kg. Po kontuzji uznałem, że zaczynam wpierdalać i będzie to 8-3, żeby się jakoś zregenerować, no ale kontuzja dalej jest odczuwalna. Po wizycie u fizjo fajnie wszystko puściło dookoła, stan zapalny zszedł, no i przy przeproście i przy skłonie jest w porządku. Ale jeszcze coś mi takiego dokucza, że podczas spinania koru, przepony głównie, czuję tak jakby bóle nerwów gdzieś w okolicach odcinka krzyżowego. Od pośladków do lędźwi mniej więcej taki obszar jest, w którym mnie faktycznie tak dziwnie rwie i nie jestem w stanie się spiąć. No i to jest bardzo dokuczające, szczególnie przy martwych ciągach, także nie ma sensu na siłę startować jeszcze, żeby bardziej się rozjebać. Teraz regeneracja. No i zaraz zaczynam z nowym planem treningowym na Mistrzostwa Europy WUAP. Docelowo kategoria 82,5 kg. Raczej w juniorach sobie wystartuję, bo mam jeszcze 20 lat. W tym roku kończę 21. Aktualnie waży 79 kg, więc spoko. Mogę wpierdalać, mogę cisnąć z koksem ostro. I zobaczymy, jak to będzie. Cisnąć z koksem, może jak to zabrzmiało. Jako, że dzisiaj jest czwartek, czyli za 2 i za 3 dni są Akademickie Mistrzostwa Polski, życzę wszystkim zawodnikom oczywiście powodzenia. Będę kibicował moim znajomym, moim kumplom. Parę osób startuje, które znam. Mój trener również startuje. Także na pewno się wybiorę pokibicować, podopingować. Może jakąś małą relację zdam, czy to na Instagramie. Tutaj macie mój Instagram. Czy coś nagram, zobaczymy. Nie wiem, czy mi się będzie chciało nagrywać jakiegoś vloga. Na pewno będę coś tam fotografował. Myślę, że fajna impreza. Zobaczę sobie, jak wygląda takie, jak wyglądają takie większe zawody, bo jednak AMSie, na których startowałem, to były takie bardziej podwórkowe zawody. Tutaj już jest bardziej poważnie. Konkurencja jest również poważniejsza, no bo w kategorii 8-3 w AMSiach pierwsze miejsce miało bodajże 582,5 kg. Pierwsze miejsce miało tyle totalu, a teraz deklarowane pierwsze miejsce w tej samej kategorii 680 kg, więc zobaczcie, jaki jest przeskok. Także co, mam nadzieję, że pocisnę z grubej rury na nowym planie treningowym, mam nadzieję, że poprawię moje wyniki z AMSiów, dojdą jeszcze w rapsy na kolana, także w przysiadzie ponad 200, mam nadzieję, że fajnie tam powinno pójść. No i co? Czekajcie na następne materiały, mam nadzieję, że coś nagram dla was z gotowania, może jakieś treningi, jakieś tipy. Mam parę rzeczy w planach, ale muszę się za to po prostu zabrać. Także co, pozdro!